Skutki drożejącej ropy naftowej są już wyraźnie widoczne na polskich stacjach paliw, ponieważ mamy aktualnie paliwa najdroższe od ponad 2 miesięcy. W ostatnich dniach najbardziej podrożał olej napędowy, jego cena wzrosła o 8 groszy i wynosi 6 zł i 63 grosze za litr. O 6 groszy wzrosła również cena benzyny PB95, która jest oferowana w sprzedaży detalicznej po 6 zł i 42 grosze. W przypadku autogazu odnotowaliśmy korektę o grosz do poziomu 2 zł i 92 groszy za litr. Chociaż w tym tygodniu na krótko ropa naftowa potaniała po informacji o rekordowo wysokim wzroście zapasów surowca w Stanach Zjednoczonych, to jednak w dalszym ciągu jej ceny utrzymują się na wysokich poziomach w okolicy 83 dolarów za baryłkę, co ma związek zarówno z polityką wydobywczą OPEC+, jak również w dalszym ciągu napiętą, niestabilną sytuacją w rejonie Bliskiego Wschodu. Drożejąca ropa naftowa powoduje, że nasze prognozy na przyszły tydzień, prognozy detalicznych cen paliw, nie są niestety optymistyczne. O 5-10 groszy na litrze mogą podrożeć benzyny i olej napędowy. Potencjał do podwyżek widzimy zwłaszcza w przypadku diesla, którego ceny w hurcie są najwyższe od połowy marca ubiegłego roku. Jedynie dla autogazu przewidujemy, że paliwo to może o kilka groszy potanieć.